W pierwszy dzień prześników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie, gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy? I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem. Idźcie do miasta, spotka Was człowiek niosący dzban wody, idźcie za nim. I tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi, nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami. On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko tak, jak im powiedział i przygotowali Paschę. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc, bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im i pili z niego wszyscy i rzekł do nich, to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w Królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Oto słowo Pańskie. Draga bracio i sestre, drodzy bracia i siostry, dziś obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało. Jest to uroczystość, która w nierozdzielny sposób łączy się z Wielkim Czwartkiem, z ustanowieniem Eucharystii. My jako wierni Wielki Czwartek wspominamy i na nowo żyjemy tajemnicą ofiary Jezusa za nas i dla naszego zbawienia. A dziś również ta sama Eucharystia jest przed nami, aby się zatrzymać, modlić się, rozważać niezmierzoność tego daru w naszym życiu i później po Komunii Świętej, by kroczyć drogami naszego miasta, by pokazywać i dawać świadectwo, iż wierzymy w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego i On przez sakramentalną obecność przebywa wśród nas, realizując swoją obietnicę, iż pozostanie z nami aż do skończenia świata. Dlatego dziś wieczorem możemy trochę zastanowić się nad tą tajemnicą, która przeplata się w naszej codzienności, pragnąc uobecnić jedno nowe życie, miłość jako darowanie siebie, to znaczy darowanie siebie jako wymiar miłości, który nie zamyka się tylko w sobie, lecz w pełni całkowicie oddaje się za innych i przez to darowanie odnajduje swoje zadowolenie, ale jednocześnie swoje wypełnienie. Dlatego dziś wieczorem musimy wiedzieć, iż ta uroczystość, wieczorna procesja nie jest tylko czynem wiary, lecz naszą własną decyzją, naszym publicznym świadectwem, naszą życiową decyzją na to, iż do Niego należymy, Jego jesteśmy i wspólnie razem z Nim kroczymy drogą zbawienia. Tak więc przez tą procesję dajemy świadectwo, iż jesteśmy
tymi, którzy do Niego należą. Jesteśmy tymi, którzy Go poznali, słuchali z Jego powodu zostawili nasze życie, pragnąc kroczyć w Jego miłości, która wszystko czyni nowym. Sami mamy wrażenie, że wierni przeżywają Eucharystię jako brak działania w naszej wierze, a Eucharystia jest darem. Przyjmujemy ten dar i w ten sposób kształtujemy naszą duchowość, aby swój punkt kulminacyjny znajdował się w tym darze. Takie pojmowanie Eucharystii prowadzi do ryzyka, to znaczy, że Eucharystia staje się celem samym sobie i w ten sposób zadowala nasze własne oczekiwania. A czytając fragmenty z Pisma Świętego, widzimy, że Eucharystia jest czymś więcej. Ona jest już od samego początku, od ustanowienia, od czasów Chrystusa i apostołów, zawsze związana z wzajemną miłością, wspólnotą. I tak jak mówi jeden autor, wiara naszej duchowości, wiara naszej pobożności nie mierzy się w ilości naszych modlitw, lecz w naszym przemienieniu i spotkaniu ze Zbawicielem i gotowości miłowania innych i służenia innym. Dlaczego? Dlatego, że msza święta nie jest prywatnym aktem, lecz wielbienie wspólnoty, miłość Chrystusa dotyka, przemienia. Miłość Chrystusa, która uobecnia się we wzajemnej miłości uczniów. Gdy czytamy Ewangelię według świętego Jana, to możemy przeczytać czy usłyszeć te słowa Jezusa. Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Przez to wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. Jeśli będziecie mieli miłość dla innych. W innym miejscu mówi, przez to wiemy, że ze śmierci przeszliśmy do życia, jeśli miłujemy naszych braci. Celebrować Eucharystię to nie znaczy tylko uwielbienie czegoś, lecz przede wszystkim to znaczy przyjęcie stylu Chrystusa do naszego życia. Jaka to jest miłość? Powiedzieliśmy, że to jest miłość, która w pełni się daruje. Powiedzieliśmy, że to jest wzajemna miłość uczniów. Powiedzieliśmy, że to jest miłość, która jest gotowa służyć. Ale jest jeszcze coś bardzo ważnego. To jest również miłość, z której wypływa miłosierdzie. Bez miłosierdzia nie mamy wolności. Bez miłosierdzia nie jesteśmy gotowi żyć w naszych relacjach. Bez miłosierdzia nie ma prawdziwej wspólnoty. Tak jak dotyka nas miłość i uzdalnia, tak samo czyni miłosierdzie. To nie tylko środek dla mojego zbawienia, lecz oblicze miłości Bożej, które oświeca oczy naszej duszy, abyśmy mogli w innych Jego rozpoznawać, Jego miłość, Jego prawdę i Jego dobroć. Czytając Pismo Święte, widzimy, że miłosierdzie jest sposobem, w jaki Bóg często okazuje swoje oblicze, swoją miłość czyni widoczną i namacalną.
Drodzy bracia i siostry, Jezus na końcu ostatniej wieczerzy po obmyciu nóg uczniów mówi: dałem wam przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja uczyniłem. To jest przesłanie dla nas wszystkich, iż tylko prawdziwa miłość może być źródłem służenia. Gdzie nie ma miłości, człowiek szybko się zmęczy, bo idzie tylko przez swoją siłę, a nie siłę, która go uzdalnia. Prawdziwa miłość zmusza nas, abyśmy odłożyli szaty mocy, a przyjęli szaty pokory, abyśmy byli gotowi do miłosiernej służby. Dlatego dziś próbujmy nie być tylko tymi, którzy obserwują, lecz bądźmy prawdziwymi uczestnikami tej uroczystości, rozpoznając w tej małej, białej hostii miłość Ojca, który bez przerwy się za nas troszczy. Rozpoznając Chrystusa, który przychodzi do nas i pragnie być częścią naszego życia. Rozpoznając Ducha Świętego, który wstępuje do chleba, wody, staje się krwią i ciałem dla naszego zbawienia. W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy, później też usłyszymy w dalszej części mszy świętej: oto ciało moje, oto moja krew. Po tych słowach pozostańmy przez chwilę w ciszy. Spróbujmy przybliżyć znaczenie tych słów. Niech zadrży w nas wszystko, bo Bóg przychodzi na nowo, nam się daruje i pragnie stać się częścią Twojego życia. Pragnie wejść do Twojego serca, w nim zamieszkać i pozostać. Dlatego w nadziei, że Jego miłość będzie miarą, którą my będziemy mierzyli innym ludziom, Jego obecność to miłosierdzie i siła w naszym życiu. Prośmy, aby nas, którzy przyjmujemy ciało i krew Chrystusa, Duch Święty zgromadził, połączył w jedności. Amen.